konferencja przed Fame MMA. No już tydzień został do gali, tak naprawdę mniej, 6 dni, powiedz, tak jest. Mówili, że w sumie to 4, bo już w czwartek mamy być w hotelu. No tak, to się zgadza, czyli forma jest na 100%, jak rozumiem. Dosłownie, jak te bluzy, które ostatnio reklamuję, no jest, no zobaczymy co to będzie, nie, no będzie sztos, w sensie no nigdy nie byłem tak dobrze przygotowany, więc jeżeli nie zaprezentuję się dobrze, to coś będzie oznaczało. Te walki w MMA to jest dla ciebie przygoda, jakiś dodatek, jak to? Nie, nie, to jest przygoda, którą chciałbym może jeszcze kontynuować, ale to na pewno nie będzie moim sposobem na życie, bo ja rapuję, to muzyka jest moją największą pasją, ale nie ukrywam, że Fame MMA to jest jedna z lepszych decyzji, jakie w życiu podjąłem. Dobra adrenalina, gdy się wychodzi do walki, w ogóle samo trenowanie to ci sprawia radość, bo o to chodzi przede wszystkim. Ja generalnie byłem trochę takim gościem, który się zaniedbał tam 2-3 lata temu i to mnie tak trochę podniosło, jeżeli chodzi o psychikę, jeżeli chodzi o fizyczność i ja mega się z tym czuję dobrze, że zacząłem trenować sztuki walki, ale no nie mógłbym tak trenować przez cały rok, jak trenowałem teraz 3 miesiące. Naprawdę doceniam teraz ogrom pracy, którą ludzie muszą włożyć i w ogóle poogarniać te wszystkie rzeczy po drodze, jak nie wiem, sponsorów, jak nie wiem, jeszcze podopinać to wszystko na ostatnią chwilę jest przerąbane. A same treningi, gdzie trenujesz i powiedz, co ci sprawia właśnie największą radość, w czym jesteś najmocniejszy, stójka, parter, jak to ty widzisz? Ja rekreacyjnie ćwiczyłem boks przed przyjściem do Fame MMA przez 2,5 roku. No obecnie ćwiczę wszystko, jakby parterowo dopiero teraz tak się mocno przycisnąłem, bo wiem, że sobota trenuję w Berserkerach, a tam mają mocny parter. No ale widzę się w stójce przede wszystkim, ja nawet nie kopię, ale lubię bardzo pięściarstwo. Oglądałeś wczoraj KSW, walczył Roberto Solicz z Michałem Materlą, reprezentantem Berserkerów. Właśnie myślisz, że to będzie taki pojedynek? Stójkowicz kontra, wiesz, gość, który jest lepszy w parterze. Myślę, że sobota wszystko trochę trenował pod tą walkę, bo to jest MMA, ale ja bym chciał to rozegrać w stójce, bo nie ukrywam, że w parterze się trochę gorzej czuję, ale jak będzie ten parter, to mam tą przewagę, że jestem silny. Uważam, że jestem silniejszy od soboty, więc nie tak łatwo mu będzie mnie skręcać. No właśnie, jak warunki fizyczne? Widziałeś się z nim na żywo? On jest na pewno od ciebie wyższy z tego, co kojarzę. 3 centymetry, 2 maksymalnie, plus ja jestem cięższy nawet od niego, o dziwo, o parę kilo. Wagę mamy 7,7, ale wydaje mi się, że ani ona, ani ja tyle nie będziemy ważyć. No plus wiek na twoją korzyść. No tak, ja jakbym miał taką swoją największą zaletę wskazać, to jest kondycja. A powiedz mi, takie doświadczenie właśnie w sportach walki, czy w ogóle w no, biciu się jako takim, po czyjej stronie twoim zdaniem większe? Po twojej, czy po stronie soboty? Ojej, ja naprawdę porządnie się obijałem, jeżeli chodzi o boks, zanim tu przyszedłem i miałem jakieś tam obycie z tym wszystkim. Plus jeszcze myślę, że doświadczenie takie, że wejścia do klatki, ja już wiem, z czym się to je, a sobotę to naprawdę może zestresować. Nie mówię, że mnie nie, ale to jest naprawdę mocne przeżycie. Właśnie jakbyś to opisał, bo to jest ogromny stres, o tym mówi każdy. Ja tak zawsze tłumaczę, że to było jak Matrix, ja nie wiedziałem, co się stanie. Ja lubię sobie wybiegać w przyszłość, jeżeli chodzi o niektóre życiowe kwestie, żeby mi nic nie zaskakiwało, bo nie lubię niespodzianek w moim życiu, ale no naprawdę tego nie mogłem sobie wyobrazić. Pamiętam, że jak walczyłem z rybą i zamknęli tą klatkę, to w pierwszej sekundzie dostałem takiego low kicka, że myślałem, że się zesram z bólu. No i od razu wtedy ruszyłem za nim, bo wiedziałem, że muszę skrócić dystans. Czyli masz ten instynkt, czujesz krew, więc... Często na sparingach mam coś takiego, że nie potrafię wykorzystać. No może też mam w głowie to, że to jest sparing, że nie napieprzamy się na maksa, ale zauważyłem, że jak była walka, to ciągnąłem. W sensie, jak już była sytuacja taka, że miałem kogoś podłączonego, to próbowałem go skończyć. Mówisz, że lubisz planować. Każdy, kto się bije, no wizualizuje swój pojedynek. To jak ty wyobrażasz sobie walkę z sobotą? Wydaje mi się, że sobota pójdzie po nogi, że początek będzie się bunkrował za gardą i będzie czekał, aż na niego wpadnę, bo ja wpadam często w swoich przeciwników i wydaje mi się, że będzie wtedy chciał jakby to obalenie wykonać, ale sobota jeszcze nie wie, że ja mam dość lepsze defensywne zapasy. Co byś o sobocie powiedział jako o raperze, jako gdzieś tam człowieku, jako takim? Wiesz, no jako człowiek go nie oceniam, bo staram się nie oceniać ludzi, a raperem był bardzo popularnym swego czasu. Kiedyś trąbiono o tym, że to jest pierwszy raper, który będzie miał milion na Facebooku. Kłebo go wyprzedził na Instagramie, ale miał bardzo mocną popularność. Zwłaszcza w okresach, kiedy ja freestylowałem i jeździłem do Szczecina, to sobota był takim...
top of the topem, jeżeli chodzi o fame. Ale inny styl jednak, inne kawałki, inna muzyka tak naprawdę. Cała ta taka biesiadna, swawolna, a ja bym bardziej powiedział refleksyjna. Jakkolwiek... Zestawienie dwóch tak naprawdę różnych, wiesz. Tak, melancholik kontra ekstrawertyk. No, zobaczymy, jak będzie w oktagonie z tym. No dobra, ciekawe, wspomniałeś o Quebo, ty u niego nagrywasz, prawda, w jego wytwórni? Tak, wydaje muzykę w jego wytwórni muzycznej Que Quality, pozdrawiam w ogóle. Myślisz, że on by chciał wejść, bo wiem, że on mocno siedzi gdzieś tam w sporcie jako fan, taki zajawkowicz, chciałby kiedyś wejść do klatki? Myślę, że nie, że Quebie to nie jest potrzebne, że Queba się realizuje na poletku muzycznym bardzo mocno, a jakby to sobie traktuje jako rozrywkę tam, wiesz, czasem do piwa. To co, możemy czekać na jakiś knockout w sobotę? Nie mówię, że po jednym ciosie, ale będę męczył sobotę tak, że pożałuję wyjścia do tej klatki. A co dalej z fame, co dalej z przygodą z MMA? Chciałbyś to mocniej kontynuować po tej walce? Sensowne propozycje to nie odmówię. A wiem, że coś się szykuje. No to też zależy, jak się pokaże, no bo jeżeli wiesz, sobota mnie znokautuje w 10 sekund, to chyba czas przemyśleć swoje przygotowania i swoją w ogóle karierę pseudosportową, ale zobaczymy, jeżeli dobrze się pokaże, no to chyba będzie zapotrzebowanie dalej na Filipka w Fame MMA. Kto będzie w narożniku? W moim narożniku będzie trener Janusz Janowski z Panczera Wrocław i Mariusz Mazur z KSW. Okej, dobre zestawienie, mocne zestawienie. No to co, tak naprawdę jest jakaś tam presja na te 4 dni de facto przed walką? Nie, właśnie chciałem podziękować zwłaszcza Mariuszowi, bo ćwiczyłem z nim indywidualnie parter i zapasy i naprawdę bardzo mnie mocno mentalnie podbudowuje pod walkę. Już na koniec zapytam, fame daje fame? To znaczy walcząc dla fame poczułeś właśnie, że masz, nie wiem, więcej followersów na Instagramie i tak dalej, i tak dalej? Tak, i nie będę oszukiwał, to fame MMA jest bardzo popularne. Do tego stopnia, że czasami mam wrażenie, że więcej na Q&A jak robię na Instagramie jest odnośnie fame MMA niż twórczości mojej. No czasem życie pisze takie niespodziewane scenariusze. Ja naprawdę nigdy bym się nie spodziewał, że będę walczył w klatce Fame MMA, a jakby tak się potoczyło. Spoko. No już absolutnie na koniec to wpłynie, myślisz, na twoją muzykę? Właśnie ta przygoda ze sportami walki? Nie, bo ja jakby mocno mam swoją wizję na muzykę i ona jest niepowiązana z Fame MMA. Po prostu to są dwa projekty moje życiowe, w którym biorę udział. A tak tekstowo, no bo wiesz, trenując masz trochę inną mentalność niż będąc właśnie... Tak, pod względem pewności siebie tak, ale moje kawałki nie są takie mocno bragowe, raczej są takie... Kiedyś też powiedział, że jestem pseudofilozofem, więc może to mnie trochę określa. Ja raczej wolę takie spokojne klimaty, jeżeli chodzi o rozkminę jakąś. No dobra, ode mnie to wszystko. Miło Cię było poznać. Piątka. Pozdrawiam widzów.